Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jak zwykle co czwartek o godzinie 18 w cyfrowej sesji live. Dzisiaj ta cyfrowa sesja live jest szczególna z kilku powodów. Po pierwsze 85, więc jakby nie było całkiem fajna liczba, lecimy na 100 odcinków, ale po drugie i co ważniejsze jest to już drugi rok, kiedy cyfrowa sesja live trwa sobie w najlepsze i zmieniamy się dla Was. Zapraszamy coraz to nowych gości. Moi drodzy, dzisiaj wyjątkowa jest również z tego powodu, że jednym z moich gości jest fotograf, którego śledzę od bardzo długiego czasu i jest on laureatem WordPress Photo, także jest to nietuzinkowe spotkanie, bo myślę, że na szczycie fotografii sportowej z pięknymi obrazami w tle. Moi drodzy, fotoreporter z ponad 20-letnim doświadczeniem od 1999 roku związany z przeglądem sportowym, ambasador Sono oraz właśnie laureat WordPress Photo 2021, ale także fotograf z pasji i zamiłowania w branży foto prawdopodobnie od zawsze, a na pewno od zawsze z aparatem w ręku. Specjalista Sony, miłośnik dobrej muzyki i grania przy ogniskach. Tomek Markowski i Rafał Wylegał. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, to granie przy ogniskach to o mnie było. Oczywiście, jakby postanowiłem, że od razu zapowiem Was obu. Mam nadzieję, że każdy dopasuje sobie tę historię odpowiednio. Oczywiście Rafał, życzę Ci cały czas WordPress Photo, żeby się to wydarzyło. Ale na emeryturze. Na emeryturze, ale wiesz, to jakby nie, bo widzę, że cały czas coś robisz. Dzisiaj też zrobię świetne zdjęcie, może też pod WordPress Photo. No, może jak ktoś z tego zdjęcia umrze, wiesz, to ten był unikalny. O Jezus Maria, najgorzej. A ja się chętnie nauczę grać na gitarze dla odmiany. Masz tak w banku. Następnym razem, Rafał, jak będziesz u mnie w studio, to załatwię Ci tę gitarę, bo ja myślę, że to jest fajny koncept, żeby to zrobić. Ogarnę jakąś piosenkę o fotografii. O, to jest dobre. Na przykład z sekretnego życia Waltera Mitty. W dziesiątkę, nawet w dwudziestkę trafiłeś, naprawdę. Moi drodzy, przy okazji naszego dzisiejszego spotkania troszkę słowem o promocji, a w zasadzie o gadżetach. Drugie urodziny cyfrowej sesji live to myślę, że dobry czas na to, żeby prezenty rozdać, a nie tylko je przyjmować. W zasadzie nie przyjąłem się ani jednego w ramach drugich urodzin, ale z przyjemnością Wam rozdam. Zaprosiliśmy Was do wrzucania zdjęć sportowych w komentarzu. Bardzo dużo tych zdjęć było, a Tomek zgodził się wybrać najlepsze fotografie, więc mamy dla Was w zasadzie trzy nagrody. Pierwsza nagroda zdobędzie voucher o wartości 500 zł na sprzęt Sony. Dokładne szczegóły jego realizacji zwycięzca pozna w wiadomości prywatnej oraz pakiet gadżetów, które ufundowała firma Sony na dzisiejsze spotkanie. Drugie i trzecie miejsce będzie równoległe, to będzie pula gadżetów od Sony, całkiem fajnych, bo w skład tych gadżetów wchodzi czapka. To nie, a jedynka nie, ale ja już tutaj zaprezentuję. To będzie czapka, notesik, strasznie fajny hardcase na karty pamięci z logo Sony i torba na zakupy, bo jak już będą te gadżety, to myślę, że można wpaść do nas na zakupy i jakąś A1 sobie strzelić. Druga i trzecia nagroda będzie równorzędna, natomiast również dla osób, które będą najaktywniejsze, coś znajdziemy i coś będziemy wysyłali. Także liczę na Waszą aktywność w komentarzach, na Facebooku i YouTubie. No i cóż, może tym przydługim wstępem już koniec. 4 minuty wstępu to wystarczająco długo, więc przejdźmy do mojego pierwszego gościa. Tomku, do Ciebie. Jak to jest z tą Twoją fotografią sportową dzisiaj? Czy ta fotografia sportowa urodziła się z pasji do sportu któregoś? Czy w zasadzie zacząłeś robić zdjęcia, bo uprawiałeś sport, czy zacząłeś uprawiać sport, bo robisz zdjęcia? Czy w ogóle się to wydarzyło? Moja przygoda z fotografią zaczęła się od fotografii reporterskiej, od fotografii takiej codziennej dla dziennika Czas Krakowski. Mhm. Tam zacząłem robić pierwsze zdjęcia i tak jak wielokrotnie opowiadałem, robiłem tam wszystko, od konferencji prasowych przez wypadki, manifestacje. Robiłem tam wszystko oprócz sportu. Mhm. Tam się w ogóle nie zajmowałem fotografowaniem sportu, nie chciałem tego sportu fotografować. No i tak w gazecie jakoś się złożyło, że mnie któregoś dnia wysłali na mecz piłkarski, żebym zrobił zdjęcia, bo nie miał akurat kto tego zrobić. Wróciłem z tego meczu, no nie było to jakieś arcydzieło wręcz, bo raczej wyglądało na to, że już więcej nie będę musiał iść na ten sport.
No ale tak się nie stało, zacząłem tego sportu tam w gazecie robić coraz więcej. I później jak już wróciłem po kilku latach z powrotem do prasy, to już robiłem tylko sport. I wtedy było to takie trochę połączenie mojego zainteresowania sportem i zainteresowania fotografią. Okej, to zupełnie przewrotnie w takim razie, bo z początku ci to przeszkadzało nawet, tak? Mówisz. A czy to było tak, że w Krakowie w związku z dwoma ważnymi klubami ciężej się fotografowało sport? Nie fotografowało się ciężej. I na ten pierwszy mecz piłkarski to poszedłem na trzeci z klubów, który w Krakowie grał swoje mecze w Nowej Hucie. Hutnik wtedy był w Ekstraklasie, to była wtedy pierwsza liga. Ja wcześniej jako dziecko chodziłem na mecze jako kibic, powiedzmy taki umiarkowany, oglądać sport. Natomiast fotograficznie mnie sport nigdy nie pociągał na początku mojej pracy. Tak trochę z przymrużeniem oka ten sport traktowałem, raczej myślałem, że będę robił jakieś ważniejsze rzeczy w gazecie. No a później tak się życie ułożyło, że zacząłem robić tylko i wyłącznie sport w zasadzie. Mhm. Nie żałujesz na przestrzeni lat tej decyzji, że na przykład nie stoisz pod płotem i nie czekasz na przylot prezydenta Stanów Zjednoczonych, a fotografujesz sport? Nie żałuję. To fotografowanie sportu, później jakby powrót już do sportu, to trochę też był taki efekt tego, że nie chciałem wracać do takiej typowej pracy gazetowej. Trochę byłem może nie znudzony, ale zmęczony fotografowaniem ludzi, którzy niekoniecznie mieli ochotę być fotografowani, bo tak często się też dzieje w czasie pracy reporterskiej. I już tego nie bardzo chciałem w ten sposób robić. No i zacząłem fotografować sport, który jest widowiskiem i którego fotografowie też są jakąś częścią, więc... A jak wygląda ta różnica tych ponad 20 lat doświadczenia pod kątem organizacyjnym, wydarzenia, życia fotoreportera sportowego wtedy i dziś? No wygląda bardzo różnie. Czy w ogóle kiedyś to na początku mojej pracy już w sporcie to jeszcze było tych fotoreporterów znacznie mniej. Fotograf przyjeżdżający na mecz gdzieś często takiej niższej klasy to zawsze był tak bardzo mile witany i to troszkę inaczej wyglądało. Mhm. Teraz jest nas bardzo dużo fotografów. Warunki się też bardzo poprawiły do pracy, bo kiedyś ten sport w Polsce to były niestety siermiężne stadiony, ubłoceni zawodnicy w czasie meczów, które były wczesną wiosną rozgrywane, nie było podgrzewanej murawy, nie było oświetlenia na stadionach, te mecze były w dzień, te zdjęcia wyglądały, od razu było widać, że to jest z polskiej ligi mecz. To samo hale sportowe, no nie mieliśmy hal. To światło, które było w tych halach, to było takie światło jeszcze w czasach fotografowania na negatywie, że no często nie dało się zrobić jakiegoś choćby w miarę sensownego i ostrego zdjęcia, bo nas ta technika ograniczała. Teraz mamy przepiękne hale, lodowiska, bardzo ładne stadiony, dużo lepszy sprzęt, więc właściwie zmieniło się, nie wiem, 80% w tej fotografii. Mhm. Mówisz, że zaczynałeś na analogu. Tak. Jak to wtedy wyglądało z ilością rolek, które musiałeś zrobić? No bo dzisiaj z wydarzenia sportowego przynosi się naprawdę dużo zdjęć, do tego jeszcze w wersji cyfrowej przejdziemy. Ale jak to było wtedy, kiedy byliśmy ograniczeni 36 klatkami? Tak, ja na początku mojej pracy w prasie to byłem, nawet nie byłem tymi 36 klatkami ograniczony, tylko jeszcze bardziej, bo tych materiałów nie było tak dostępnych, więc te moje pierwsze zdjęcia jeszcze na negatywach czarno-białych wykonywałem aparatem, który posiadał właściwie dwie funkcje tylko. To była regulacja przysłony i regulacja czasu naświetlania. To były wszystkie funkcje tego aparatu. On miał manualną ostrość, manualny przesuw filmu. I na tych czarno-białych negatywach czasami musieliśmy się zmieścić na przykład na połowie negatywu z meczu, czyli tam wykorzystując 15-20 klatek
na to. Później, kiedy już zacząłem pracę w przeglądzie sportowym, to jeszcze początki mojej pracy to było korzystanie z aparatów analogowych, ale już wtedy miałem jak na tamte czasy bardzo dobrze, bo mogłem na przykład, jak był bardzo dobry mecz, to mogłem nawet i 5, i 6, i 10 rolek zużyć, więc to już było dużo. 10 rolek, czyli te 360 zdjęć mogłem na meczu zrobić, więc to już był naprawdę taka petarda. To ile to mnie będzie mniej więcej? 12 sekund w A1, nie? Więc no bardzo dużo się zmieniło. Po meczu trzeba było pojechać do redakcji, czy tam gdzieś do jakiegoś laba na mieście, żeby te negatywy wywołać, zeskanować. No, teraz wysyłamy praktycznie w czasie równoległym do wykonywania zdjęć. Te zdjęcia są transmitowane do redakcji, która nieraz jest po drugiej stronie kontynentu. Więc zmieniły się warunki, w jakich fotografujemy, zmienił się sprzęt, zmienił się czas wysyłki, czas pracy przy tym wydarzeniu. Tylko z drugiej Myśmy się też zmienili trochę. Z drugiej strony wtedy nie było portali internetowych, więc ten obieg obrazu był wolniejszy, nie? No bo robiłeś foty do druku, do gazety drukowanej, prawda? Tak, to chyba trochę była inna sprawa. Dokładnie tak, no mniej tych odbiorców było też teraz. Czasami jest tak przy pracy gazetowej, plus na przykład mamy klientów nie tylko jako gazetę, więc ja nieraz fotografując wydarzenie wysyłam zdjęcia, nie wiem, dla 4-5 różnych klientów, więc tej roboty jest naprawdę bardzo dużo. Trzeba to wysłać. Wtedy miałem tylko gazetę, w której wiedziałem, że na przykład na drugi dzień z meczu reprezentacji opublikowane będą dwa zdjęcia. Mhm. Więc rzeczywiście mniej tych zdjęć było robione, mniejsze zapotrzebowanie. Na początku one jeszcze wchodziły w wersji czarno-białej. Dużo różnic. Zero problemu z balansem bieli. Właśnie. Dzisiaj się wiele zmieniło i to, co nasi widzowie teraz oglądają, to są zdjęcia głównie z rowerów, głównie ze skoków narciarskich. Zastanawia mnie to, bo to jest takie ciekawe połączenie, bo fotografujesz i rowery, i skoki narciarskie zupełnie tak samo, jak to się dzieje w sklepach rowerowych. One latem są sklepami rowerowymi, a zimą zamieniają się w narty. Więc zastanawiam się, co łączy w ogóle te dwie jakże skrajnie różne dyscypliny. No w moim przypadku to, znaczy w moim wypadku to zupełny przypadek jest, że to jest połączone. No łączy je to, że ja lubię fotografować takie dyscypliny, w których mam dużo swobody, gdzie nie jestem ograniczony stadionem, halą, lodowiskiem, jakimś jednym miejscem, w którym przebywam. No, rozgrywane są na wolnym powietrzu. Ja wiem, co łączy te dyscypliny, Tomek. I w jednym i w drugim przypadku walczą twardziele. To nie jest tak, wiesz, że cię dotknę, a ty leżysz i łapiesz się za kolano i wiesz, jęczysz, tylko oni się przewrócą, otrzepią, jadą dalej. Skoczek tam, wiesz, to naprawdę trzeba być odważnym człowiekiem, żeby się puścić z tej belki. Trzeba być odważnym. Wcześniej oni nieraz tam długo czekając na skok mają te cieniutkie kombinezony tylko, no też zupełnie inny kolarze, no to tak jak mówisz, to są goście, którzy właśnie nieraz przyjeżdżają na metę po jakichś wywrotkach, po zdzieraną skórę. Mają, ja byłem świadkiem niedawno, śmiałem się po którymś etapie, jeden z polskich kolarzy przyjechał na metę, no tu miał bark pozdzierany, udo pozdzierane do krwi i tam lekarze go od razu na tej mecie mówią, to słuchaj, to idziemy, musimy cię przebadać. Mówi, nie, nic nie są. On mówi, nie, ale mówi, tu uderzyłeś, mówi, możesz wstrząs mózgu mieć, musimy zrobić badania. On mówi, nie, mówi, no nic mi się nie stało, takie obtarcia tylko drobne. Okay. Twardziele. Czyli faktycznie twardziele. Poza tym te dwie dyscypliny się całkiem fajnie zazębiają, no nie? No bo w zimę masz co robić, a w zimę tak, terminowo to jest takie uzupełnienie. Ja właśnie sezon narciarski, sezon skokowy skończył się tydzień temu. I w zasadzie już kolarstwo na świecie się kręci. Ja za miesiąc będę fotografował pierwszy wyścig, więc to faktycznie tak przechodzi jedno w drugie.
Pojawiło się kilka już takich pytań. Ja wiecznie zapominam w scenariuszu, że one się pojawiają, przez co goście są zwykle niezadowoleni, że one padają, bo ciężko sobie przypomnieć na poczekaniu takie sytuacje. Ale te takie niebezpieczne sytuacje, czy zdarzyły się one w Twoim fachu podczas fotografowania sportu, kiedy no nie tyle zawodnik miał wypadek, bo to zdjęcie znamy i to zdjęcie na pewno się tu pojawi, ale Ty i Twój sprzęt mieliście wypadek podczas pracy. Tak, ja miałem wypadek na wyścigu kolarskim. Ja na wyścigach staram się przynajmniej, poruszam się motocyklem jako pasażer. I mieliśmy takie zdarzenie 5 lat temu, kiedy ten motocykl skasowaliśmy dosłownie po kilku kilometrach na początku etapu. Zderzyliśmy się, taka ciekawostka, z radiowozem policyjnym. Z czyjej winy? Nie wzywaliście policji. Nie wzywaliśmy policji. No i wtedy tak, wtedy dobrze, że to się tak skończyło, bo naprawdę myśmy nie jechali wtedy z dużą prędkością. Motocykl poszedł do kasacji, już nie nadawał się w ogóle do dalszej jazdy. Myśmy wyszli z tego cało, tam jakieś drobne zadrapania. Ja jechałem ubrany tak dosyć lekko. Więc w krótkich spodniach, w krótkim rękawie, na szczęście tam, mówię, wiele się nie stało, aparaty ucierpiały, no ale się wszystko dobrze skończyło. Także takie jazda motocyklem w peletonie może być niebezpieczna, tak? Może być bezpieczna, ale może nie być. Jadąc na motocyklu, jak rozumiem, bo jakoś ciężko mi jest teraz przypomnieć tą sytuację, siedzisz w odwrotnym kierunku. Nie. Siedzisz normalnie. Nie, siedzimy w kierunku jazdy. Okay. Fotografujemy w kierunku jazdy, ja się obracam, czyli najczęściej gdzieś tutaj siedząc, tak, więc muszę cały korpus przekręcić w tył, w bok, żeby fotografować. Dawniej było tak, że operator na przykład jechał tyłem do kierunku jazdy, ale to było zwyczajnie niebezpieczne, bo ja jadąc, ja widzę też, co się dzieje na drodze zazwyczaj i nie robię jakichś niespodzianek mojemu kierowcy. Grzegorz Misiak napisał, zapomnieliście o żużlu, w tej dyscyplinie oddziela się chłopców od mężczyzn. Zdecydowanie. Jak się jeździ bez hamulca. Zdecydowanie tak. Tutaj to trzeba mieć odwagę. No dużo jest takich dyscyplin, gdzie są, znaczy, żeby było jasne, też nie uważam, że sportowcy to są jacyś słabe usze i są lepsi i gorsi. No, wszyscy są super. Chwalę kolarzy. No oczywiście, bo ta chwała im się należy, a to jest zdjęcie chyba najważniejsze w Twojej karierze, czy tak można powiedzieć? Nie wiem, czy to jest najważniejsze zdjęcie i nie używałbym słowa kariera, natomiast jest to zdjęcie, po którym tak, najwięcej gdzieś tam się działo i w CV to może będzie najważniejsze zdjęcie. Dotychczas. Dotychczas. Właśnie, to warto podkreślić. No tak, zdjęcie, które niespodziewane dla mnie wydarzenia później wszystkie i że to zdjęcie zostało docenione, bardzo miło. No tak wyszło, że to zdjęcie póki co najważniejsze jest z kraksy. Tutaj widzę, że pojawiło się masę pytań. Rafał tak. Też tam widzi, bo tam... Tak, czuwa. Robię tutaj, tak jednym okiem zapuszczam żurawia. Rafał czuwa, więc być może będzie też odpowiadał pisemnie na komentarze. Bo pojawiło się też, co ciekawe, o ptaki, ale są jeszcze ważniejsze pytania o fotografię sportową, więc staram się to wszystko ogarnąć, a Jarek mi tutaj od zaplecza pomaga. Pytanie do gości. Czy przed samą imprezą robicie sobie taki tur po trasie, żeby wybrać miejsce pod kątem dobrego kadru? Potem już w trakcie trudno jest się między takimi miejscami przemieszczać ze względu na pozamykane drogi. Jak to ogarniacie? Ogarniasz? W czasie wyścigu. W zasadzie przed samą imprezą. Czy robisz sobie taki tour? Nie. No, wyścig, pomijając etapy, które są na tak zwanych pętlach robione, czyli jest cała trasa zamknięta i zawodnicy przemierzają powiedzmy 6 razy tą samą trasę. To etap kolarski jest z miasta A do miasta B, no trudno sobie zrobić ten tour, czyli przejechać 200 kilometrów i wrócić 200 kilometrów, zapamiętać wszystkie miejsca po drodze. Wiadomo, że gdzieś są takie punkty, gdzie sobie planujemy tą pracę, ale... A badasz sobie na przykład Google Maps pod kątem tego, co będzie na trasie wcześniej, żeby sobie tam sprawdzić? Nie badam i właśnie oglądałem w tamtym tygodniu
takie spotkanie na żywo z Szymonem Gruchalskim, fantastycznym fotografem kolarstwa. I dokładnie takie same miałem odczucia, o których on opowiadał. Tego się nie da zrobić na Google, bo się tak dużo dzieje w czasie etapu, że raz jesteśmy z przodu wyścigu, raz z tyłu, no nie zaplanuje się tego. Więc te decyzje najczęściej podejmujemy na bieżąco. Co więcej, cały czas w czasie tego etapu jest taki problem, że widzę jakieś fajne miejsce, w którym warto by się zatrzymać i muszę się zdecydować, czy się od nim zatrzymać. I nieraz się zdarzało tak, że mówię, dobra, stajemy tutaj, żeby zrobić zdjęcie. Po czym już po zrobieniu tego zdjęcia jedziemy kilometr dalej i mówię, no tutaj to była petarda, nie? No ale to już przepadło. Także takiego turu planowania nie ma też na to czasu, bo jest etap dzień po dniu, na przykład pięć etapów czy sześć etapów i nie ma kiedy tego zrobić. Czy można powiedzieć, że w myśl pracy fotoreportera bierzesz co jest i rzeźbisz w tym, co masz? No tak, na żywo. Szczęście się oczywiście. Przydaje się bardzo, bardzo, bardzo. Tak, no na żywo musimy, ta trasa jest zamknięta, ale my jedziemy, no wyścig się przemieszcza tą trasą, my się przemieszczamy cały czas z wyścigiem, więc tutaj wiele czasu na jakiś plan nie ma. A jak przebiega taka współpraca, siedząc na plecach kierowcy motocykla z nim? Czy on jest zawsze optymistycznie nastawiony do tego, gdzie chcesz się zatrzymać, czy bywa, albo zdarzyło ci się mieć takich kierowców, którzy gdzieś tam nie współpracowali z tobą? Nie zdarzyło się mieć kierowców, którzy nie współpracowali. Mam też to szczęście teraz na przykład, że przez kilka lat jadę z tym samym kierowcą, z Maćkiem, który wie już, co ja będę chciał i on nieraz już jedziemy, on widzi miejsce i on już mówił mi też, mówi, no to wiedziałem, że tu będziesz chciał stanąć, nie? Mówi, bo tu było okej. Zdarzają się też takie miejsca, gdzie jedziemy i ja w ostatniej chwili zobaczę, że jest coś fajnego do sfotografowania i mówię, dobra, mówię, stawaj, hamuj. Więc ta współpraca, im dłużej się z tym samym kierowcą jeździ, tym ona jest lepsza, bo on wie, co ja mogę, jaki mogę mu numer zrobić, że nagle coś wymyślę. Ja też wiem, jak on jeździ, gdzie może ten motocykl zatrzymać. No są takie miejsca, gdzie ja bym się chciał zatrzymać, ale nie ma gdzie postawić motocykla bezpiecznie. No i wtedy ja nawet nie próbuję mu mówić, żeby gdzieś tu stanąć, tylko jedziemy dalej. Pojawiły się dwa takie same pytania, bardzo, bardzo zbliżone, ale dotykają tego samego. Zacytuję Annę. Mam pytanie odnośnie akredytacji na wydarzenia sportowe. Robię zdjęcia dla siebie, czasem korzysta z nich klub sportowy i portal internetowy. Na wszelkie imprezy, gdzie gra reprezentacja, jest wymagana akredytacja. Jak ją zdobywać, skoro odmowa jest umotywowana niewielkim doświadczeniem, a bez akredytacji możliwości robienia zdjęć legalnie na imprezie nie poszerzę mojego portfolio. Koło się zamyka. Czy ktoś ma pomysł, jak to przełamać? Długie pytanie. Generalnie chodzi o akredytację. Tak, i bardzo popularne, ja tak przeglądałem, tak. O akredytacji jest mnóstwo pytań. Bo to jest, i chyba nie ma prostego odpowiedzi. To jest ciekawy wątek, bo ja też przez lata fotografowałem sport i faktycznie te początki dostania się w sporcie, gdziekolwiek i zrobienia czegokolwiek więcej, są naprawdę bardzo, bardzo trudne. To jest zamknięte koło, a już nie mówię o wyścigach samochodowych, gdzie to koło jest nie dość, że zamknięte, to jeszcze niezdrowe, bym powiedział. Ale jak to zrobić, jak amator ma się przełamać, jak przełamać tą barierę braku możliwości wejścia? No trochę tak na mecze czy na wydarzenia niższej rangi nie ma często wymaganych żadnych dokumentów jakichś potwierdzających coś typu akredytacja. Więc tak naprawdę no, zacząć od dołu i to też nie ma sensu, żeby osoba, która zaczyna swoją przygodę z fotografowaniem sportu, od razu zaczynała od fotografowania meczu reprezentacji, od fotografowania największych imprez. Głównie też dlatego, że no jest jakiś ograniczony limit, jak jest ten mecz reprezentacji. Fotografowie, którzy pracują dla dużych gazet, dla dużych agencji, jadą tam po to, żeby wykonać swoją pracę. A ta ilość miejsc jest ograniczona, więc te odmowy no, są naturalne, no to tak musi działać. To samo słuchałem, ostatnio tutaj gościem był Mateusz Jagielski, prawda? Właśnie w Moto czy w Formule 1 tak to wygląda, że jakby nawet mając doświadczenie, zaczynając fotografować na tych topowych wyścigach,
musisz też to doświadczenie tam zdobywać. Mhm. Dla porządku, dla komfortu pracy innych fotografów i dla bezpieczeństwa swojego zawodników. Więc ja myślę, że nie wiem, nie ma takiej porady. Ja myślę, że to jest dwutorowy problem tak w ogóle, bo z jednej strony, znaczy, po pierwsze to ja nie jestem fotografem sportowym tak w ogóle, bo widzę, są pytania w liczbie mnogiej. Ja tutaj jestem psychicznym wsparciem Tomka. Będzie twoje 5 minut, a nawet 35. Tak, natomiast ja myślę, że to trzeba brać dwutorowo, bo ja to obserwuję od kilku lat jeżdżąc na skoki narciarskie. I teoretycznie mógłbym sobie tam wleźć tu i ówdzie, ale często, żeby zrobić fajne zdjęcia, ale często w ogóle tego nie robię, bo wiem, że przeszkadzałbym w pracy tym ludziom, którzy tam są w pracy. I dla mnie jest zrozumiałe to, że jest nie tak łatwo dostać na duże imprezy akredytację, bo wtedy ci, którzy tam są, nazwijmy to górnolotnie dla chleba, mieliby dużo trudniej, mieliby dużo gorzej, bo gorzej fotografuje się w tłumie. Mhm, tak, a są takie dyscypliny jak na przykład skoki, gdzie ta ilość miejsc jest dosyć ograniczona. Tam nie może być nieskończenie wielu fotografów. Więc też myślę, że trzeba to uszanować i tam to, co Tomek powiedziałeś, że najpierw sobie zbudować portfolio na imprezach niższej rangi, no bo umówmy się, że fajna akcja pod bramką, czy to będzie trzecia liga, czy pierwsza, to ona może być tak samo fajnie sfotografowana. Mhm. A podejrzewam, że później jak zdobędziemy jakiegoś klienta pierwszego, czy pokażemy komuś portfolio, więc może nam powiedzieć, okej, super fajne kadry robisz, to może weźmiemy cię na jakieś tam zlecenie już, nie? Tak, i dokładnie to taka jest idea tych akredytacji. One są dla fotografów pracujących przy danej imprezie. I tak jak Rafał mówi, no po zdobyciu doświadczenia będzie człowiek wysłany na tą imprezę i wtedy nie ma problemu zdobywania akredytacji. Dużo jest imprez takich, które są nawet niebiletowane. Nie wiem, kajakarstwo górskie. Możesz przyjść z ulicy z aparatem i fotografujesz sobie te zawody, więc ja bym tak zaczął. Okej. Okay. Pojawiło się bardzo fajne pytanie odnośnie tematu rowerowego od Tomasza. Czy jest jakaś etyka podczas odcinka kolarskiego, kiedy fotograf nie powinien akurat w tym momencie fotografować kolarza? Jest. No jest. To myślę, nie dotyczy tylko kolarstwa. Ta etyka, no, nie każde miejsce jest takim miejscem, w którym powinniśmy fotografować kogoś. Na sekundkę wrócę do poprzedniego pytania, bo zapomnę. Okay. Również kolarstwo jest takim sportem, na które nie trzeba tak naprawdę akredytacji. Cały etap możesz stać przy trasie i super, i fotografować. No, są takie miejsca, gdzie kolarze, nie wiem, choćby takie zwykłe ludzkie sprawy, no jednak przez 200 km i kilka godzin, kiedy oni jadą, też potrzebują trochę prywatności. No tak, tak. To może być dziwne, uprawiając sport, będąc na zawodach, ale 200 km robi swoje w tej pozycji. Zwłaszcza jak się pije dużo kawy przed wyścigiem. Tak. No to trzeba się czasem zatrzymać i takich zdjęć świat nie widzi. Nie. Widzieć nie powinien. Nie powinien, może tak. Bo co się zobaczyło, to już się nie odzobaczy, to na pewno. Fajnie, bo pojawiła się dyskusja odnośnie akredytacji i tutaj wszyscy są właśnie za tym, żeby atakować od małych lig, od takiego podejścia pułapów, wystawienia sobie pułapów, żeby zacząć od podstaw i później ewentualnie walczyć o więcej. Padło też pytanie od Krzysztofa, czy sam jeździsz na motocyklu w związku z tym, że... Jako kierowca? Nie jeżdżę. Mam nadzieję zacząć, ale nie jeżdżę. No dobrze, staram się odnaleźć wszystkie wasze pytania, żeby nic nie pominąć, ale to w takim razie przejdźmy do sprzętu, a ja będę sobie jeszcze scrollował i powyłapuję, albo Jarek mi pomoże powyłapywać te najciekawsze. Jak wygląda dzisiaj twój podstawowy setup fotograficzny, w którym pracujesz? Podstawowy? No to też trudno wybrać podstawowy, bo ja fotografuję tak dużo różnych dyscyplin, że tego sprzętu naprawdę dużo wykorzystuję. Natomiast taki zestaw, który na przykład używam jadąc motocyklem na wyścigu, to są dwa body Sony w tym momencie Alpha 1. Na jednym mam zapięty zazwyczaj obiektyw jakiś taki bardziej szerokokątny zoom 16-35, 24-70. Na drugim to jest albo 70-200, albo właśnie bardzo uniwersalny
również do kolarstwa 100-400 zoom. Mhm. I tak naprawdę to jest całość sprzętu, który mam na przykład na wyścigu. Mhm. To są trzy obiektywy, dwa aparaty. Mhm. Oprócz tego bardzo często, czy to przy skokach, czy przy innych dyscyplinach, jasny super teleobiektyw, czyli 400 albo 600. Mhm. W zasadzie tyle. A dlaczego Sony? Może tak. Dlaczego Sony? Czy to przez twojego pana po lewej stronie? No, ten pan to spowodował, tak. Znaczy spowodował, może inaczej, spowodował taki początek tego, tak? Wiesz, kilka lat temu, ta iskra poszła. Kilka lat temu podział był zupełnie inny. Prosty. Bardzo prosty, bym powiedział. I dualny. Utrzymywał się przez wiele, wiele lat, aż to nagle czarny koń pojawił się znienacka i okazało się, że dzisiaj w Polsce, w ogóle i na świecie, przede wszystkim na świecie, ale w Polsce coraz więcej sprzętu Sony widzi się na trybunach. Tak. Co przekonało ciebie, żeby pójść w tą markę? No to ja powiem, jak to się stało w ogóle. Ja właśnie byłem użytkownikiem jednego z tych dwóch systemów, które do tej pory rządziły na rynku. I Pentaxa. W roku... Pentax to był mój pierwszy aparat, którym zacząłem pracę w gazecie, tak. No, jednak trafiłem coś. No. I to był rok 2017, chyba jesień. Jesień późna. 2017. Czyli rok, w którym A9 się pojawił. Rok, tak. To przełom. Tak. Absolutnie. Ja o tym nie wiedziałem, że się pojawiła 9, w ogóle nie wiedziałem, że Sony robi aparaty, w ogóle nie wiedziałem, że jest na rynku... Tomek ode mnie się dowiedział, że jest coś takiego jak aparaty bez lustra. O, tak, ja jestem takim fotografem, który nie bardzo... Typowym zawodowym fotografem. Tak. Kupiłeś kiedyś aparat, trzy obiektywy i tak już zostało. No i tak, wiesz, działał, nie, no to mówię, no nie wiedziałem. Zadzwonił do mnie Rafał, porozmawialiśmy, Rafał mówi, że taki aparat jest, no może by wypróbować go, czy ty, żebym ja spróbował, jak się tym sport fotografuje, mówi bezlusterkowiec. Kurczę, bezlusterkowiec, no dobra, nie? Spotkaliśmy się z Rafałem w drodze na zawody Pucharu Świata do Wisły, Rafał mi ten sprzęt pożyczył. No i z taką niepewnością zacząłem tym fotografować i tak co impreza, co zawody, to coraz więcej się ten procent udziału nowego sprzętu zwiększał. To był koniec listopada, więc to długo nie trwało, bo to był koniec listopada. Przed pierwszym konkursem w sezonie. W połowie stycznia już przeszedłem całkowicie na pracę tym systemem, więc to troszkę też świadczy o tym, że Zielony czyni cuda. Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. Dostałeś brawie w gratisie czy coś? Nie no, ja byłem bardzo ciekaw opinii zawodowca, ponieważ rzeczywiście wcześniej Sony w zawodowej fotografii sportowej nie było używane, bo nie było takiego modelu już. Jakby wcześniej zawodowcy używali aparaty Sony, ale na przykład do portretu, do fotografii komercyjnej, już były takie fajne, wysokorozdzielcze matryce i tak dalej, ale rzeczywiście A9 był taki przełom i postanowiłem z pierwszej ręki mieć informacje, jak naprawdę to się sprawdzi, jak to będzie, zwłaszcza, że skoki narciarskie jest to dosyć wymagający sport, a przy okazji jeszcze sport wymagający, jeżeli chodzi o nie wiem, warunki atmosferyczne na przykład, nie? No bo to nie jest hala. Tutaj może czasami od 2018 jeżdżę na skoki. Czasami fotografowie, gdzie tam wypożyczamy aparaty, przychodzą z takimi bialutkimi od śniegu aparatami i to no, parę godzin jest fotograf na stoku, więc byłem ciekaw, jak to się sprawdzi. I tak pamiętam, że dzwoniłem do ciebie od czasu do czasu na turnieju czterech skoczni wtedy, jak tam sprzęt w ogóle. Jak ustawienia, czy coś tam. I no, okazało się, że to działa dobrze. To się wszystko dobrze sprawdzało. Ja byłem właśnie też takim dobrym testerem do tego, ponieważ tak jak mówię, w tych nowinkach nie siedziałem i wszystkie te rzeczy, które tu były zastosowane, ktoś się mnie pytał, ja to wziąłem do ręki, on mówi, a jak ci się, nie boisz się tam tego wyświetlacza elektronicznego? Mówię, no nie wiem, czy się nie boję, bo nie wiedziałem, że jest, no i tak okazało się, że no, mówię, a nie przeszkadza się ten wyświetlacz? Ja mówię, nie, no pomaga, nie? Mówię, jakby, nie byłem uprzedzony do pewnych rozwiązań, które w tym systemie były. Tam przypomina historia kiedyś z Tomkiem Tomaszewskim. Gdzieś tam się spotkaliśmy na jakimś evencie i ktoś go spytał, panie Tomku, jak tam wizjer elektroniczny? A on mówi, a nawet nie zwróciłem uwagi.
Robię zdjęcia. No. Właśnie to jest w tym wizjerze, że on po prostu jest i działa i wystarczy. Jestem ciekaw, ile jeszcze osób napisze, ale na pewno odezwał się Grzegorz Misiak, który dziękuję Ci. Pozdrawiamy Grzegorza. Pięknie za nawrócenie na Sony. Przy okazji pojawiło się pytanie już wcześniej, ale tutaj Joanna Drozdek przypomniała. Czy fotografujesz w JPEG-u czy w RAW-ach? W JPEG-u i w RAW-ach. Okej, okay, czyli JPEG-i do szybkiej wysyłki, a RAW-y tak, na później. RAW-y na później. Okej. Okay. Z ciekawości zakładam, że różnie od dyscypliny i eventu ta liczba może się różnić, ale jakie to są liczby, jeśli chodzi o zdjęcia? Ciężkie pytanie, z którym się kilka razy spotkałem i nie nadrobiłem tego tematu. Może inaczej, jakich używasz kart? Jakich dużych? No, jakich dużych? 64 giga. 64 giga, w sumie nie za dużych. Czyli tam wchodzi nie na jedynkę. Nie za dużych. Przy A1-ce RAW-ów na 64 giga wchodzi, tak. Tu trzeba bardzo oszczędnie jeszcze przy tej szybkości. Ilości klatek na sekundę to jest... Tam nie włączysz mechanicznej migawki, ani dźwięku i nie wiesz, że nie masz karty, nie? Tak. To jest taka anegdota na samym początku, jak rozmawialiśmy kiedyś z Tomkiem, że no tutaj na gripie jest z boku spust, ale on ma blokadę. Tak. Tylko Tomek nie włączył blokady, na skokach oparł się o bandę, stwierdził, że jakoś dziwnie mruga zapis, się okazało, że właśnie skończył kartę. Że mam tak, to w moment. I to była chwila. To jest, no nie wiem, kilka tysięcy zdjęć na takich jednych zawodach. Mhm. A jak wygląda Twoje workflow? Bo dla niektórych klientów musisz w czasie rzeczywistym to wysyłać, jak rozumiem. A później co się dzieje z tym materiałem? Siedzisz te kilka tysięcy zdjęć, przebierasz, czy zgrywasz wszystko jak leci i kiedyś do tego wracasz? Ja akurat mam taki system, nie wiem czy on jest dobry czy zły, no taki mam od lat, że zgrywam całość do laptopa. I całość zdjęć trzymam też jako backup. Czyli nic nie usuwasz? Nie. Okej. Okay. No to w takim razie kolejne pytanie. Mam nadzieję, że tak samo trudne. Jak to wygląda w terabajtach u Ciebie? To już jest mała szafa rakowa, czy taka większa? Teraz to pytanie. Szafa. No to znaczy szafę mam tak dyskami dosyć mocno wypełnioną i zaczynam się w tym powoli gubić trochę. No jest tego duża ilość. Śmiałem się, niedawno byłem jakiś dysk kupić, bo mi się właśnie skończył. Mówię, że to jest taki zakup, który ostatnio robię bardzo często. I to jest taki zakup, który mi kompletnie nie daje satysfakcji. Wiem, że muszę to zrobić, ale to nic nie wnosi, te wydane pieniądze to na prawda, kolejny dysk. To prawda. Mam tak samo przy dyskach. Na szczęście tak mało robię zdjęć, że robię to bardzo rzadko. Ale liczyłeś to kiedyś? 20-30 terabajtów? Że już jest? No. No z 20 będzie. Z 20 będzie. Nie. To już z backupem? Tak. Okej. Okay. Nie, to sporo. Sporo, to ja jestem przy 4, to jest panieźle. Oszczędnie to jest. Ja usuwam, wiesz, ja usuwam zdjęcia. Łapię się na tym, że usuwam bardzo dużo zdjęć, to taka mocna selekcja. Z 10% zostaje, to jest wszystko. Co może jest dobry zwyczaj. Znaczy ja w ogóle muszę powiedzieć, że jak obserwuję to z boku, właśnie na przykład na skokach, to tak jak wyłączane są kamery po konkursie, to wtedy dopiero taka hardkorowa praca fotoreporterów się zaczyna wielu. I to przejrzenie, jakieś tam drobne poprawki w kadrowaniu, wysyłanie wybranych, no to jest taka chyba najmniej fajna część tej pracy. Tak, najmniej fajna. Znaczy ja zacząłem teraz kasować te zdjęcia, które mam jako takie archiwum w RAW-ach, takie, które wiem, że one nic nie wniosą i one mi się jako RAW do niczego nie przydają. Te JPEG-i są już naprawdę tak super jakości, że można sobie na to pozwolić. Natomiast, tak jak Rafał mówi, prawdziwa praca zaczyna się po wykonaniu zdjęć, znaczy prawdziwa, inna, monotonna. Te zdjęcia trzeba zgrać, trzeba je wybrać, opisać. Wykadrować, opisać przede wszystkim, co jest w prasie bardzo ważne. Każde zdjęcie musi zawierać opis, kto jest na zdjęciu, gdzie to jest wykonane. No bardzo dużo takiej pracy przy komputerze, przy laptopie do momentu, kiedy mamy to wszystko wybrane, obrobione i można wysyłać do kolejnych klientów. Zakładam, że niewdzięcznej. Podejrzewam, że niewdzięcznej. Ja, może ktoś właśnie, dla kogoś może to jest wdzięczne, a dla mnie nie, absolutnie. No dobrze, to już sobie ustaliśmy. Czy robiąc zdjęcia dla redakcji dostajesz jakieś wytyczne, jakie te zdjęcia mają być? Generalnie tak, to znaczy z moją redakcją współpracuję już tyle lat, że tak naprawdę wiem, co oni będą potrzebować. Jeżeli są jakieś super zapotrzebowania, to zawsze dostaję informacje.
Kiedyś, Tomek, powiedziałeś mi ciekawą rzecz, że dobre zdjęcie do gazety to jest takie, które się łatwo szparuje. Mam nadzieję, że to za jakiś czas już będzie nieprawda, natomiast faktycznie był taki czas, że jednak... Miałeś tekst, który oblewał skoczka. Takie, niestety, taki sposób produkcji tabloidowych gazet był taki, że, niestety, tak. Że tam co w tle to nie było takie bardzo ważne. Generalnie wiem, jaki jest... Teraz jeszcze jest tak, że współpracując z dziennikarzem, ja wiem, jaka będzie objętość materiału w gazecie, mniej więcej ile tych zdjęć będzie potrzebnych i wtedy już mogę sobie tak wyliczyć. Nawet nie to, co fotografuję, bo fotografuję tak samo, ale to, co muszę szybko wysłać, to wtedy zawęża ten czas pracy i dzięki temu redakcja ma szybciej. Powiedz mi odnośnie Twojej pracy pod kątem takiej techniki. Ty pracujesz w trybie manualnym, czy używasz tych różnych zaawansowanych, zautomatyzowanych opcji w Sony? Pracuję w większości przypadków, jeśli chodzi o ekspozycję, to 99% w trybie manualnym. Ale powoli przekonaliśmy Cię z Tomkiem Maciejewskim, że ISO auto jest niezłe? Nie, właśnie ja to... Ja się dziwię, że Tomek nadal nie stoi tam pod drzwiami i nie tłucze, żeby włączyć ISO auto. Nadal się nie udało. Może kiedyś się uda. Z autofokusa zaczynam korzystać z coraz większej ilości tych wszystkich bajerów, które ten sprzęt oferuje. Czyli wyszedłeś z jednego punktu centralnego. Tak, wyszedłem. To taki był początek mojej pracy na tym systemie i właśnie Tomek mnie pytał parę razy, mówi, czemu ty tak to... Ja mówię, no bo tak zawsze robiłem, no mówię, to po co mam zmieniać? To jest w ogóle bardzo dobry temat, bo ja pamiętam, jak zaczynaliśmy się tam kręcić między fotografami sportowymi, ludzie wypożyczali od nas sprzęt i mówili, no fajnie działa, ale nie lepiej niż moja lustrzanka, nie? No i w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że musimy być uparci i robić setup aparatu fotografom, nie zostawiać im tego. Dlatego, że fotografowie używali, nie wiem, A9 tak jak używali lustrzanki. Czyli jeżeli używasz tak zaawansowanego systemu autofocus, w taki sam sposób, jak używałeś lustrzankę, no to działa dobrze, ale nie korzysta z żadnych real-time tracking na przykład. Nie to, że aparat może sam świetnie śledzić obiekt. Więc nauczyliśmy fotografów, że lepiej jest to używać inaczej. I dla mnie taka super satysfakcja, wiesz Tomek, to jest jak, już nie wiem ile tych 8-10 konkursów Pucharu Świata w skokach. Jak już teraz na przykład, bo tam jest dosyć w dużej mierze stała ekipa fotoreporterów, przychodzą, żebyśmy my im ustawili autofokus, tak jak uważamy, że będzie dobrze. Sami to przećwiczyliśmy, wiemy, jak jest najlepiej i ludzie zaczęli nam wierzyć, nie? Że to już nie trzeba tak robić, jak zawsze było, tylko trzeba robić tak, jak jest teraz. To jest troszkę tak, faktycznie ja też, tak jak mówię, jak zacząłem już jakiś czas temu i wykorzystuję coraz więcej tych dostępnych funkcji, no szkoda tego nie korzystać, bo to faktycznie ten aparat ma taką ilość tych rzeczy ułatwiających fotografowanie, tylko musisz wiedzieć, jak to użyć. No wiecie, jakby producenci aparatów lat poprzednich przyzwyczaili nas do jednego punktu autofokusa, który działał, później maksymalnie trzech, więc jakby posiadając ich niemalże 700 czy 1000, to już... Tu przy bezlusterkowcach to jest zupełnie inna filozofia używania tego autofokusa. To naprawdę całkiem trzeba zmienić podejście do tego i wiedzieć, co się chce użyć z tych rzeczy, które są dostępne w tym aparacie. Jakby musisz wiedzieć, co chcesz zrobić, jaki mieć efekt i wtedy wiesz, co użyć z tego, co tam jest. Jeden z takich najbardziej banalnych elementów, który należy ustawić, to jest... W aparatach Sony jest coś, co się nazywa czułość autofokusa. I większość ludzi, których spotykam, ma to źle ustawione. Potem spotykam się z takimi opiniami na przykład, że no może jest i szybki, ale trafia gdzie chce, albo coś mi weszło w kadr i tam od razu przestawił. I to jest 9,5 na 10 przypadków fakt ustawienia czułości wysoko. Ona jest w 5 stopniach w aparatach i ona domyślnie jest na trójce. A tak naprawdę z moich doświadczeń, nie tylko moich, wynika, że trzeba ustawić jeden, który ma w nawiasie napisane zablokowano. I wtedy praktycznie w punkt, niemal zawsze, nie? Bo on wie, co fotografuje. Nawet jak się coś pojawi pomiędzy tobą, fotografem, a tym głównym obiektem, to on poczeka, aż się odsłoni główny obiekt. No, on o tym wie. No, ja to testowałem na przykład na skokach i się okazywało, że jak ustawiam na 5, czyli ten najczulszy,
A z reguły jak spytasz kogoś, jaki chce mieć autofokus, to czuły, nie? No i się zdarzało na przykład, że na płatki śniegu ustawiał ostrość, tak szybki był. Więc myśmy to przećwiczyli dosyć mocno i to jest taki jeden z pierwszych punktów, który jak się bierze aparat Sony do ręki, który ma technologię real-time tracking, czyli to śledzenie ostrości, to trzeba poszukać sobie czułość autofokusa i od razu ustawić na jeden zablokowane i w zasadzie można tego nie ruszać, moim zdaniem. No, znaczy to jest tak jak mówiłem przed chwilą, no, musisz to poznać i wiedzieć, co chcesz użyć z tych rzeczy. Jak będziesz wiedzieć, to ci się wszystkie te pięć różnych czułości fokusa będzie przydatnych. Tak, na początku taką książeczkę nawet mieliśmy, gdzie była lista dyscyplin sportowych i sugerowane ustawienie autofokusa. Taką książeczkę, tak. No, tak. Relacja. No, było tak. Relacja. Jak dziewiątka wyszła. Kurczę, masz jeszcze gdzieś taką? Myślę, że mam. Chyba się zgłoszę. Ale auto ISO polecam ci. 2 lata jestem użytkownikiem Sony, no może trochę dłużej, a dopiero chyba miesiąc temu zacząłem używać auto ISO i w ogóle jakby nowy aparat kupił. To jest rewelacyjne. Znaczy, co ja, dyscypliny, które ja fotografuję, bardziej skoki powiedzmy, one są w takich warunkach rozgrywane świetnych, że tam przy ekspozycji, mimo doskonałości tego sprzętu, ja jak nie mam 100% kontroli nad tą ekspozycją, to nie zostawiam tego żadnemu auto. To znaczy ja myślę, że przy skokach to jest też akurat ciekawy temat pod tym względem, że teraz większość konkursów jest przy sztucznym oświetleniu. I ono jest stałe tak naprawdę, nie? Więc w tym momencie wcale nie musisz jakoś się bardzo martwić, żeby to ISO latało samo, ale z jednej strony, wiesz, prowadzisz zawodnika, masz na białym tle, za chwilę na czarnym tle. I wtedy ta automatyka rzeczywiście, no, z natury rzeczy, może niekoniecznie naeksponować idealnie. Ale to jest prawie jak studio, nie? Te nocne, wieczorne konkursy, masz oświetlenie pod telewizję, ono się nie zmienia, więc rzeczywiście w pełnym manualu może mieć to sens. Natomiast w dzień ISO auto może być całkiem przydatnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że pod ręką mamy tutaj takie magiczne pokrętło korekty ekspozycji, no i wizję, że widzimy jak jest, więc to całkiem fajnie się wtedy działa. Pytanie od Adama. Na meczach zdjęcia idą często do redakcji po kablu, a jak sobie radzisz z szybkim wybieraniem, wysyłaniem zdjęć z imprez mobilnych, jak na przykład rowery? No, dokładnie tak, tylko że rezygnuję z tego kabla. To jest najczęściej albo jest dostępne na stadionie, czy na jakiejkolwiek innej arenie Wi-Fi i aparat konfiguruje nie pod kabel, tylko pod Wi-Fi, albo mam swoje Wi-Fi dostępne z jakiegokolwiek hotspota z telefonu, z modemu. Czy aparaty Sony, te wyższe modele, mają wbudowany moduł Wi-Fi, tak jak w lustrzankach innych firm. Trzeba było sobie tam przykręcić moduł Wi-Fi. Tutaj on jest w środku, mimo że to jest mały aparat i on nie wpływa, nie wiem, na zwolnienie pracy aparatu, bo wysyła akurat. To działa tak samo szybko, więc można operować tak jakby w tle, nie? Względnie niższe modele zauważyłem, że też, bo A7 III też ma FTP. On był pierwszy z tych niższych, że tak powiem, który dostał. Poza tym to się zmieniało na przestrzeni dziejów firmware'ami też. W tej chwili większość ma, natomiast no A1, 9 Mark II już mają ten 5 GHz Wi-Fi nowy, bo to było pod kątem już olimpiady wymyślanej. Naprawdę radzi sobie z tym bardzo dobrze. Jak na olimpiadzie przeżył ten z aparacie, który tam sobie powędrował kawałek? To fajny viral był. Przeżył. Przeżył. Ja słyszałem, że ten aparat całkiem dobrze się miał po 2 dniach. Znaczy po dobie, bo Sony w zasadzie od olimpiady w Tokio tak naprawdę już jakby ma takie równorzędne depo z wypożyczalnią, serwisem, tak jak inni wiodący producenci. I ten aparat trafił do serwisu Sony i następnego dnia już był gotowy. Tam z tego co czytałem, to uszkodzone było mocowanie chyba osłony przeciwsłonecznej i zbity ekranik. Więc zostały obie rzeczy zrobione i po upływie doby już nadawał się do dalszej operacji aparat, natomiast oczywiście dostał fotograf zastępczy sprzęt na ten czas. Tak to bywa. Właśnie nie wiem, pod czego jestem bardziej wrażeniem tego, że ten aparat przeżył i tak mało się z nim stało, czy ktoś zaryzykował dać fotografowi jeszcze raz jakiś aparat po prostu, nie? Znaczy to są zawodowe serwisy dla zawodowych fotografów, tam nie ma nikogo przypadkiem i to znasz w ogóle kulisy, co tam się wydarzyło z sprzętem? Wypadł z ręki po prostu.
Okay. To nikt takich rzeczy specjalnie nie robi. Nie? Natomiast to jest jakby ryzyko trochę zawodowe. Nie? Znaczy, to się rzadko zdarza, bardzo rzadko, ale może się zdarzyć i po to są właśnie takie profesjonalne serwisy na dużych imprezach, żeby zrobić takie właśnie wsparcie dla fotografa, żeby on był pewny, że dostanie aparat na czas naprawy, czy wypożyczy obiektyw i będzie mógł dalej pracować. To jest, znaczy, kiedyś ktoś mnie spytał, czym się różni zawodowy fotograf od amatora. Zawodowy bierze pieniądze. I tam są ludzie, dla których to jest zawód, więc nasza rola jako firmy jest taka, żeby wesprzeć tych ludzi w zarabianiu tych pieniędzy po prostu. Mhm. Kilka osób pyta o wazon po twojej lewicy. Nie mówmy, jaki to wazon. Zgadujcie w komentarzach, co to za ogniskowa, jaki to obiektyw i parę słów z pracy tym obiektywem. Od Tomka, bo jestem ciekaw, jak ty z nim pracuje. Bo wspominałeś, że na skoki narciarskie go zabierasz. Mm-hmm. Jest to prawdopodobnie najlepiej wyważony obiektyw Super Tele na świecie. Jeden z najlżejszych. Od jakiegoś czasu już nie. Już nie. Bo jest jeszcze jeden tak wyważony. A, okej. Okay. Ten był pierwszy. Zobaczcie, bo tak zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zwróciło uwagę na ten wazon. Ja go trzymam teraz tak sobie spokojnie jedną ręką, on wcale nie ma tendencji do bujania się w mojej ręce, bo po pierwsze Primo nie jest wcale bardzo ciężki, a po drugie Primo no, jest to nowoczesna konstrukcja. Dowolne starsze konstrukcje, one zawsze leciały do przodu, dlatego że tutaj mamy z przodu no, ogromne soczewki. Do niedawna tak było, mamy tutaj wielką soczewkę. O, niech sobie tam zabłyszczy w światłach. A teraz tutaj jest zupełnie jakby inna konstrukcja optyczna, bo najwięcej soczewek jest tutaj, czyli dokładnie jakby na stopie, to jest przeliczone komputerowo, dzięki czemu ten punkt ciężkości nie jest wcale z przodu, tylko on jest mniej więcej na środku, a jak do tego dołączymy body, no to jest idealnie wyważone. No, mnie się zdarzyło bez monopodu z ręki fotografować tę całą drugą serię w skokach i to nie było jakoś tam specjalnie uciążliwe. Także super się fotografuje. W obiektywach w ogóle ogromna ilość zmian na przestrzeni ostatnich lat nastąpiło. To jest dość szokujące, jak wiele zmieniło się w obiektywach. Nie wiem, czy już się pojawiły jakieś komentarze, czy ktoś zgadza, co to jest ogniskowa, ale to powiedzmy 402.8. Czy wcześniej też korzystałeś w poprzednim systemie z takiej ogniskowej, z tej światło siły? W ogóle tak. Ostatnio w poprzednim systemie korzystałem z 300 mm obiektywu. Bez właśnie to, co Rafał mówił o wadze tego obiektywu. Mój pierwszy obiektyw 400 mm to był Canon taki pierwszej generacji. Ja nie wiem, on chyba z 10 kg. Nie, tu przesadzasz, ale o ile pamiętam, ponad 6. Ten waży niecałe 3. No, jest no, gigantyczna różnica. Ja w ogóle nie używam monopodów ani żadnych. Czyli co, jest mniejszy, jest lżejszy. Tak. To dlaczego jest droższy? Bo jest, tak mniejszy, jest mniejszy, lżejszy, ma nowocześniejsze napędy, a poza wszystkim ten drugi, co jest tak ładnie wyważony, jest 10 tysięcy droższy od niego. Tylko? Tylko, więc był pierwszy taki, znaczy na, nie pamiętam, co to była za impreza, ale widziałem jakby przekrój tego obiektywu i on był rozebrany zupełnie, więc tajemnica wagi, najważniejsza, to jest oczywiście ten zupełnie nowy układ optyczny. On jest jakby całkiem inaczej zrobiony, natomiast również to jest magnezowa obudowa, to jest metalowy obiektyw, ale to jest niezwykłą finezją zbudowane wewnątrz. Jest zrobiony tak, żeby był wytrzymały, sztywny, ale lekki. To jest taka, ja się śmiałem, bo widziałem też ten korpus jeszcze przed pomalowaniem, jak to wygląda, jak silnik od rakiety. Natomiast tu jest mnóstwo nowych rzeczy, a tak naprawdę najważniejsza nowa rzecz w obiektywach, która jest tak, ja wiem, może od, nie wiem, 7 lat, 6, która się dzieje, to silniki napędowe, nie? To jest zupełnie inna bajka i jeżeli założymy taki nowoczesny obiektyw do nowoczesnego aparatu, to wtedy to się może spotkać. To nie jest tak, na przykład, że A1 ma 30 klatek na sekundę z każdym obiektywem, ponieważ nie każdy obiektyw zdąży. Z tym oczywiście tak. Przy okazji opowiedzmy o tym mniejszym zawodniku, z wazoniku. Mniejszy wazonik zawodnik. Tak, to jest, znaczy Sony, drodzy Państwo, czy ty już korzystasz z nowego 7200? Miałem przyjemność z niego korzystać. Jak ci pożyczę. Tak właśnie. Jak w odniesieniu do poprzedniej generacji?
No jest szybszy. Jak on się pokazał na rynku, właśnie Rafał mi o nim mówił, ja mówię, ale ja ten to korzystam, ten pierwszej generacji, no jest super, no co mi więcej ten trzeba. Ten jest superszy. I ten jest zdecydowanie superszy, jest naprawdę bardzo szybki. Znaczy jest o jedną trzecią lżejszy. No i to, właśnie. Tak, jest zdecydowanie lżejszy. Jest przekonstruowany układ optyczny, jest ostrzejszy nawet w ogóle, co ciekawe. Natomiast ma nowe silniki. Tutaj jakby, żeby zobrazować, o co kaman z tymi silnikami, bo na to naprawdę warto zwrócić uwagę, jak się wybiera obiektywy różnych producentów, to warto zwrócić na to uwagę, jakie są silniki, bo czasami wystarczy zrobić bardzo prosty test. Ja takie sobie testy robiłem od czasu do czasu innymi obiektywami. Ktoś bardzo szybkim tempem idzie prosto na ciebie, a ty robisz 20 czy tam 30 klatek na sekundę i patrzysz, ile jest ostrych z tych, które wyszły. 30 to z reguły z nieoryginalnymi się nie da wycisnąć. Natomiast to są silniki XD Linear Motors, taka jest zawodowa nazwa, ale chodzi o to, że dawniej silniki kręciły jakąś tam soczewką, jakimś układem soczewek, czyli po takim ślimaku to chodziło przód-tył, prawda? A teraz to są silniki liniowe, które polega na tym, że one się przesuwają przód-tył, tak, liniowo. I tam są takie układy typu piezoelektrycznego na przykład, gdzie one wibrują 10 tysięcy razy na sekundę, bezdotykowo przesuwają przód-tył, więc efekt jest taki, że czas reakcji od dotknięcia spustu do przeniesienia na ten ruch jest minimalny i nie słychać tego praktycznie rzecz biorąc. Mhm. Więc wystarczy zobaczyć jedną też rzecz. Mamy taki piękny obiektyw jak 85 mm 1.4. On jest optycznie pięknym, wspaniałym obiektywem, ale widać jaka jest kolosalna... To był w pierwszej serii w 2013 lub 2014, zaraz jak się pojawiły pierwsze siódemki, ale widać jaka jest gigantyczna różnica w szybkości pracy. Tam był jeszcze taki klasyczny supersonic motor, to się u nas nazywało, czyli taki kręcący. Mhm. Cichy, ale kręcący. A to, co dzisiaj wyprawiają takie obiektywy, to jest szokująca różnica, kilkukrotna różnica. Pojawiło się ciekawe pytanie od Piotra. Kontrowersyjne, bym powiedział nawet. Czekaliśmy na takie, a w scenariuszu się nie pojawiło. Jakiego systemu używał pan Tomasz przed otrzymaniem tego z Sony, bo większość zdjęć, które oglądamy, to chyba ze starego systemu? Pytanie nie jest kontrowersyjne. Ze starego systemu są tam dwa zdjęcia. I Canona. Tylko dwa zdjęcia w całej serii, które oglądamy, były z Canona, reszta to dwa, jest Sony. Dwa, trzy może tak. Z jakiejś olimpiady starej? Pewnie. Jedno z olimpiady i dwa z jakiegoś wyścigu kolarskiego. Nie, olimpiada, skoki, wyścig. Okej. Jak pod kątem ergonomii pracuje ci się na Sony? Bo to jest chyba rzecz, na którą wiele osób gdzieś tam psioczy, chociaż w A1, w A9 już nie ma na co. I raczej jest to w kontekście poprzednich modeli, ale przesiadasz się z dużego aparatu, a fotoreporterzy mają to do siebie, że lubią czuć ten sprzęt. No właśnie, bo mówisz, że dużo ludzi na to psioczy. Znaczy mi się wydaje, że to jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. To jest kwestia przyzwyczajenia, on jest mniejszy, z gripem leży dużo lepiej w ręce. I tak się często spotkałem z jakimś takim pytaniem właśnie, że no, bo on tutaj źle się obsługuje i że on jest taki właśnie, że te duże aparaty, to czuć, że jest aparat. Kwestia przyzwyczajenia. Po wielu godzinach bardzo czuć, że to jest aparat. Po wielu godzinach tak, zdecydowanie czuć. Tak jak mówię, ja nie mam z tym problemu, mi się lepiej pracuje tym sprzętem, który jest lżejszy. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na jakby ogólną koncepcję, która jest od samego początku Sony wierne. Jak mówi staropolskie przysłowie, łatwiej kijek obcinkować, niż go później pogrubasić. Jak potrzebujesz iść na street, na jakieś takie rzeczy, gdzie wymaga to dyskrecji, no to zdejmujesz gripa, zakładasz 35 albo inny kompaktowy obiektyw i lecisz. Nie? Jak potrzebujesz pracować z czymś takim, dopinasz grip i masz pełną funkcjonalność, lepszy uchwyt przy ciężkim obiektywie. Więc to jest, myślę, dużo bardziej uniwersalne. Tak naprawdę rozwiązanie niż od razu zrobienie. Sam się zastanawiałem i jakby to było, natomiast myślę, że żałuję trochę, że Sony też nie zrobiło takiego body wielkiego, bo ono miałoby sens tylko z punktu widzenia psychiki. No właśnie, bo i przyzwyczajeń po prostu. Rafał nie zapoznał się ze scenariuszem, co powiedziałeś wcześniej, a ja postanowiłem to teraz wypomnieć. Ale to nic, bo jak widzicie, tych pytań jest naprawdę nie dużo. Nie będę musiał udawać, że jestem zaskoczony. Dokładnie.
Ja zapisałem sobie takie pytania odnośnie nowego sprzętu. Czy w ogóle, bo to, że czy planujecie, czy nie planujecie, to mi nie powiesz, nawet jakbyś wiedział, ale czy w ogóle jest jakakolwiek idea dalej w tym, że Sony wypuści taki sprzęt ze zintegrowanym gripem? Wiesz, Canon pokazał R3, Nikon pokazał Z9. To są wielkie aparaty, to są aparaty skierowane właśnie stricte do fotoreporterów i w zasadzie to do nikogo więcej chyba, nie? Bo, znaczy, bo są wielkie. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby Sony zmieniło to rozwiązanie. Zmieniło się bardzo dużo w ergonomii. Ja sam do dzisiaj używam od czasu do czasu mojego prywatnego A7R pierwszej generacji. Jak po nim biorę ten aparat do ręki, no to jest przepaść po prostu, jest kosmos. No, warto pamiętać, że jak Sony pierwsze siódemki wypuszczało, to nikt przed nami czegoś takiego nie robił. To były pierwsze na świecie bezlusterkowce z pełną klatką i autofokusem. Natomiast ja myślę, że dzięki temu, że jest jak jest, to Sony ma ten rynek taki dosyć szeroki. Bo ja znam całkiem sporo ludzi, którzy nie są stricto zawodowymi fotografami, a chętnie wybierają te topowe aparaty, bo a nie są za duże, mają wszystko, co jest topowe w rozwiązaniach i stać ich po prostu na te najlepsze rozwiązania. Mhm. Taki duży aparat dla tego typu klienta może być nieco odstraszający. I tutaj dotykamy, myślę, jeszcze jednego tematu, który często w dyskusjach internetowych bywa pomijany, ale tak naprawdę czy w firmach, w których ja pracuję, jedna, druga, trzecia czy czwarta firma, produkuje aparaty nie tyle z miłości do fotografii, co z chęci zarabiania pieniędzy. I to zawsze jest kwestia jakichś kalkulacji, obliczeń, badań. My bardzo chętnie przyjmujemy, wiesz, ja przyjmuję jakby opinię o sprzęcie i przed czasem pandemii, tutaj Tomek na pewno świetnie pamięta, byliśmy na dwóch dużych konferencjach dla fotoreporterów, gdzie byli moi koledzy z Japonii i biegali z notesikami pomiędzy fotografami i mówili: OK, nie mów mi, co ci się podoba w tym aparacie, mów, co się nie podoba. Mhm. I notowali i poprawiamy. To jest jakby każda kolejna generacja ma jakieś zmiany, jakieś poprawki. Inżynierowie nie wiedzą, jak jest najlepiej. Ale po to się robi różne badania fokusowe, różne, wiesz, takie, po to się zbiera ten feedback techniczny, żeby kolejny model był optymalny. Nie da się zrobić aparatu, który będzie super dla wszystkich. To jest niemożliwe. Ale można zrobić aparat, który będzie się dobrze sprzedawał. I to jest możliwe. I seria A7 jest świetnym przykładem tego, że może tak być. I tutaj, jak zrobić sobie taki mały research po internetach, to można znaleźć informacje po Tokio, po Pekinie jeszcze nie widziałem, ale po Tokio były różne szacunki, że tam pomiędzy 20 parę a 30% fotoreporterów miało aparaty Sony. I to jest dla mnie taki najlepszy przykład sukcesu tej koncepcji, ponieważ na poprzedniej było prawdopodobnie blisko zero. W 2017 pojawiła się A9, która bardzo zmieniła sposób myślenia o profesjonalnym aparacie reporterskim. No i podejrzewam, że w Pekinie mogło być podobnie, jeżeli chodzi o udział, że tak powiem, fotoreporterów. W zasadzie tam trzy marki są tylko tak naprawdę, nie? Więc tak już coraz bliżej, może jeszcze nie, ale coraz bliżej tej 1/3 fotoreporterów na świecie pracuje tymi aparatami. Więc to pokazuje, że sama ta koncepcja jest słuszna. Mówisz trzy marki, ale tutaj muszę stanąć w obronie mojego dobrego kolegi Bartka Syty, który pojechał tam z Fujifilm i prawdopodobnie był jedynym fotoreporterem, który był na olimpiadzie z Fujifilm. Wiesz co, raz widziałem na skokach ze tak zwanym średnioformatowym Fuji. Byłem dosyć zaskoczony, no ale wiesz, jak to mówią, kto zabroni bogatemu się bawić. Rafał, w jakim kierunku to wszystko idzie? No bo mamy już wybitny autofokus śledzący, mamy bardzo wysokie używalne ISO, mamy olbrzymią szybkostrzelność, bardzo dobry bufor i praktycznie brak zadyszki. Niemalże jesteśmy w stanie powiedzieć, że jeżeli weźmiemy i kupimy dzisiaj A1, to przez najbliższe 20 lat nie potrzebujemy lepszego aparatu. Prawdopodobnie Tomek za 10 lat będzie dalej używał A1, bo stwierdzi, że tam się nic nie zmieniło. Nie zaryzykowałbym twierdzenia, że 20 lat, bo tak jest z każdym topowym kolejnym modelem. Wszyscy mówią, nie no, tutaj to już jest wszystko. Potem się okazuje, że może być lepiej. I ja ale co może być lepszego? Myślę, że na przykład autofokus jest świetny,
ale jest jeszcze, można jeszcze na nim popracować. Mhm. To nie jest kwestia szybkości. Myślę, że to, co będzie się coraz bardziej rozwijało, to takie, ta, nazwijmy to sztuczna inteligencja, która będzie coraz lepiej potrafiła rozpoznać ten obiekt, o który nam chodzi. Będziemy go wskazywać, on będzie zawsze dobrze to śledził. Chociaż muszę powiedzieć, że to działa zaskakująco dobrze w A1. Ostatnio, przez to, że od półtora roku mieszkam na wsi, to fotografuję, nie wiem, ptaki, czy wybieram się gdzieś tam o świcie na łąki. No i w wielu przypadkach byłem zaskoczony wykrywaniem oka u ptaków na przykład. Taki, gdzie ja bym sam nie widział tego oka, system to oko widzi. Ale to jest coś, nad czym na pewno da się jeszcze popracować. Myślę, że będzie coraz bardziej zaawansowany system obróbki JPEG-ów wewnątrz aparatu. Bo dla mnie, no ja fotografuję już 30 lat, ale dla mnie takim odkryciem, jak zacząłem się sportem, fotografią sportową interesować, poznałem Tomka, zacząłem jeździć na zawody, to, że jednak JPEG jest najważniejszy, bo ta szybkość pracy jest kluczowa absolutnie. I myślę, że te JPEG-i mogą być coraz lepsze, korzystając z rozwiązań takich, które znamy ze smartfonów. Mhm. Bo to jest, no to Tomek mówi, że JPEG-i są cool. One rzeczywiście są naprawdę dobre, widać zmiany chociażby w interpretacji balansu bieli, nie? Że to naprawdę już w tej chwili jest super fajne. Pomiary światła też zaczęły być tak działające fajnie, że tam rzadko się jakieś korekty robi. Chociaż dla mnie to, że mamy wizjer elektroniczny, to co widzisz, to masz i do tego pod palcem pokrętło korekty i w zasadzie, wiesz, jedziesz z koksem. Dzisiaj nie wiem, po co jest pomiar światła tam, centralnie ważony, multi... No, muszę ci powiedzieć, że ja generalnie, jak biorę nowy aparat do ręki, wrzucam centralnie ważony i zapominam, że jest coś takiego jak wybór pomiaru światła, bo wszystko się robi na oko. Nawet w zasadzie nie ma sensu patrzeć na drabinkę ekspozycji, tak jak to w lustrzankach było, bo patrzysz na to, co widzisz, nie? W gruncie rzeczy, ale podsumowując to twoje pytanie, to myślę, że jednak mimo wszystko to będzie nadal szło w kierunku doskonalenia automatyk rozmaitych. Mhm. I z kolei też, pamiętasz Tomek, często spotykaliśmy się z takim tekstem, że no, ten aparat już sam robi zdjęcia. No nie. I on pomaga robić ostre zdjęcie we właściwym momencie, ale to już kiedy naciśniesz na spust, jak skomponujesz kadr, to jest twoje, nie? Mhm. I tutaj dochodzimy do momentu, że to jest narzędzie, jak obrabiarka, tokarka, cokolwiek innego. I to jest narzędzie, które ma jak najbardziej ułatwić tobie jako zawodowemu fotografowi zarabianie pieniędzy, czyli robienie jak najlepszych zdjęć. Czyli w przypadku sportowej fotografii jak najlepszy moment, żeby trafić, taki moment, którego być może ktoś inny nie ujął. Akurat fotografia sportowa jest taką dziedziną, gdzie sprzęt odgrywa dosyć istotną rolę. Doświadczenie, szczęście, oczywiście, ale im masz lepszy sprzęt, tym ciekawsze fotki będziesz mógł dowieść na końcu i zaoferować na sprzedaż do paru agencji, nie? Więc tutaj myślę, nie wiem, czy coraz szybsze zdjęcia seryjne są potrzebne, szczerze mówiąc, natomiast myślę, że jest jeszcze kwestia do poprawy, znaczy autofokus jest fajny, ale widzę, że mógłby być jeszcze fajniejszy. Czysto technologicznie i hipotetycznie, w A1 od jej premiery wiemy, że migawka mechaniczna już jest kompletnie zbędna. Nie, możemy nie, nie, nieprawda. Nie zgadzam się. Dlaczego? Gdyby była zbędna, by jej tu nie było. No właśnie. I teraz to jest bardzo drogi element aparatu, on kosztuje kupę pieniędzy. Może byłby tańszy przez to, wiesz, i przystępniejszy. Pewnie byłby, ale dopóki nie istnieją pełnoklatkowe matryce z globalną migawką tak zwaną, dopóty migawka mechaniczna będzie potrzebna. Prosty przykład, w tym aparacie, podobnie jak jest taki jeden aparat bez migawki, z danych, które tam wyczytałem gdzieś i wiem, jak tutaj jest, synchro z lampą błyskową jest na poziomie 1/200 sekundy przy migawce elektronicznej. Mhm. Ale tu jest jedna z najbardziej zaawansowanych na świecie mechanicznych migawek, która pozwala ci na pracę przy 1/400 sekundy. I tutaj widać, to jest pewna różnica między 200 a 400. Gdyby była globalna migawka, problem by przestał w ogóle istnieć, ale takiej migawki jeszcze nie ma. Czy w takim razie w Alfie 1 Mark II możemy spodziewać się już takiej migawki? Globalnej elektronicznej? Sony produkuje kamery z globalnymi migawkami. Niedawno pokazało Sony bardzo ciekawą kamerę właśnie na przykład do sportu z matrycą Super 35 mm, czyli po naszemu zbliżoną do APS-C i ona ma globalną migawkę.
I jeżeli chodzi o rozwiązania, czyli może, drodzy Państwo, globalna migawka, mówimy o sytuacji, kiedy jest jeden ułamek sekundy i wszystkie piksele oddały obraz, oddały sygnał. Nie ma, im większa matryca, tym trudniej to zrobić. I w pełnej klatce w sprzęcie foto nie ma jeszcze takiej matrycy. Natomiast Sony, nie zdziwiłbym się, gdyby było pierwszą firmą, która to pokaże, bo Sony ma ponad połowę udziału w rynku w matrycach, więc tutaj jest dużo inżynierów, którzy siedzą i kdują, co tu w tych matrycach jeszcze zmienić. Mm-hmm. No dobra, odejdźmy jeszcze na koniec od technologii. Pytanie, czy są jacyś fotografowie, którymi się inspirujesz dzisiaj? Czy przeglądasz czyjeś zdjęcia jeszcze, czy już? Nie, no oczywiście, że przeglądam i warto się inspirować. Ale mam wymienić? No i śmiało. Nie no, są fotografowie, jest wielu kolegów moich, z którymi pracujemy razem i przeglądamy swoje zdjęcia. Ja mówię, dla mnie w kolarstwie taką inspiracją jest właśnie Szymon Gruchalski z Polski, na pewno ze świata Donald Mirelli, który pracuje dla Sports Illustrated. To by można mnóstwo wymieniać. Mhm. Naprawdę, jest wielu fotografów, którzy robią fantastyczne zdjęcia i to zawsze warto oglądać. Warto też oglądać fotografów, którzy pracowali właśnie, tak jak mówiliśmy, 40-30 lat temu, bo się narzędzia zmieniły i łatwiej jest zrobić zdjęcie poprawne czy nawet wybitne technicznie. Ale cały czas do tego jest potrzebny fotograf, żeby to zdjęcie było dobre i ci fotografowie wtedy osiągali ten efekt bez tych możliwości technicznych. Warto tego też poszukać. Mhm. Powiedz mi, bo WordPress Photo to jest gdzieś tam jedna z najwyższych możliwych nagród, o ile nie najwyższa i najważniejsza w życiu wielu fotografów prasowych, sportowych, wielu dokumentalistów. Czy masz jeszcze wyżej, gdzie ta poprzeczka jest? Gdzie ją zawiesiłeś? Albo inaczej, co by sprawiło, że poczułbyś, że to WordPress Photo to wcale nie był szczyt? Bo był to szczyt, no jakby jak skromni nie będziemy, to jest to olbrzymia wygrana, olbrzymie zwycięstwo, ale co dalej? Co dalej? Jak żyć? Jak żyć? Wziąć kredyt podobno, zmienić pracę i wziąć kredyt. Tak. Coś wiem. Nie drążmy. Nic się nie zmienia, ja tak... Niedawno rozmawiałem właśnie, że ja bym chciał, żeby te zdjęcia dalej cieszyły mnie i cieszyły ludzi, którzy je oglądają. Mhm. I to już jest super sprawa. Mhm. Nie mam jakichś takich... Jakieś publikacji, nie co wiem, dalej. Wystawy na Pałacu Kultury. W zakładach pracy. W zakładach pracy. Nie, naprawdę, no... Niech to się toczy, tak jak się toczyło do tej pory. Ja nie miałem, przed WordPress Photo nie miałem takiego planu, że o, w końcu kiedyś będzie WordPress Photo. Super, że jest. Mhm. I niech się to dalej kręci. Tak, co może przez przypadek wysłałeś tam to zdjęcie? No nie przez przypadek, ale to jedno jedyne wysłałem. Naprawdę? Tak. To było jedno zdjęcie, które wysłałeś na jedna, ten jedyna konkurs? Klatka, tam tak. Się ludzie okopują, że ten 4 razy regulamin, ile mogą wcisnąć tam. Ale oni to by dysk wysłali. Nie uważasz, Kuba, że to być może w ogóle jest kwestia wyboru celu? Bo jeżeli dla kogoś celem jest nagroda, znaczy właśnie, to jest to pewien problem. No oczywiście. Znaczy, wszystkie te wybory jury we wszystkich konkursach, to jest wybór absolutnie subiektywny, zależny od tego, kto siedzi w tym jury, jaka jest sytuacja, co jest akurat, nie wiem, popularne, modne, fajne. Natomiast, no nie wiem, ani po zdobyciu takiej nagrody, mówię o sobie, nie uważam, że jestem jakimś świetnym fotografem, ani nie zdobywając nagrody też no nie ma sensu uważać, że się jest beznadziejnym, bo nie ma nagrody. No, Ja myślę, wiesz, że... Fajnie ją mieć, natomiast to nic nie zmienia. Fotografia generalnie jest sztuką wyboru też. I wydaje mi się, sam uczestniczyłeś w konkursach wielu, wydaje mi się, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w fotografii to jest umiejętność wyboru tego właściwego zdjęcia. Bo zwłaszcza teraz, jak masz zdjęcia seryjne,
masz kilka dosyć podobnych klatek, ale one mogą różnie działać, nie? Znaczy jedne są bardziej emocjonalne, drugie mniej, jedne mają, nie wiem, odrobinę lepiej ustawionych bohaterów, ale to do ciebie, do fotografa należy wybór, to jest ta klatka, koniec, kropka, nie? I wydaje mi się, że i tak nawet patrząc dzisiaj, jak wybieraliśmy te zdjęcia, oglądaliśmy nadesłane, to wydaje mi się, że cały szkopuł, trudność i problem to jest wybór tej jednej klatki. Bo łatwo jest się nauczyć czas przesłana ISO, nie ma wielkiego, wielkiego wyzwania, natomiast wybór momentu i wybór potem kadru, to jest najbardziej kluczowy szkopuł. To co mówiłem właśnie, wiesz, no, ta technika jest super w tym momencie, ale nadal na końcu tego aparatu jest fotograf, który musi wiedzieć, jak to zdjęcie zrobić, ale musi wiedzieć później, które to jest to zdjęcie. A powiedz mi, bo takie pytanie się pojawiło od widzów. Pytań w ogóle dużo jest. Jest dużo pytań, jest bardzo dużo pytań, jest bardzo duży ruch, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że temat Was zainteresował. Co gdyby nie fotografia? Dobre pytanie. No właśnie. Nie bardzo wiem, bo całe moje życie jest związane z fotografią. Ale też wiem, że istnieje życie bez fotografii. Tak? Tak, miałem też takie epizody. Unmygliś. Bo kilka razy znalazłem Twoje wypowiedzi w internecie, przygotowałem się. Były takie sytuacje, kiedy postanowiłeś, że rzucisz fotografię, że to już koniec. To były takie sytuacje. Jak zwykle wyszła moja niekonsekwencja życiowa i rzuciłem tej fotografii. Nie wiem co, no co ja bym chciał, no nie wiem, schronisko w górach na przykład chciałbym prowadzić. Pomysłów jest dużo na to, co robić bez fotografii, ale póki co skupiam się na fotografii raczej. Dobrze, czyli nie odwieszasz aparatu na kołek? Nie planuję póki co, to przynajmniej dobrze. Nie planuję. A tu wracając do historii, jakie momenty w życiu decydowały o tym, że w ogóle przeszła Ci przez głowę taka myśl, że mógłbyś ten aparat sprzedać albo schować do szafy głęboko? To kilka takich momentów było. Na pewno był taki, jakkolwiek to nie brzmi jakoś tak, bo nie wiem, no wypalony zawodowo może być jakiś znany aktor, nie? Ale było coś takiego jak takie znużenie może. Przyzwyczajenie. To był też taki moment zwrotny, który zszedł się w czasie z moim spotkaniem z Rafałem i ze zmianą systemu. I to był taki bodziec właśnie do przerwania takiego marazmu i trochę samozadowolenia, które się pojawiło. To był na pewno taki moment. Były też jakieś momenty takie kryzysowe w pracy, gdzie nie bardzo widziałem sens i możliwość dalszego zarabiania na zdjęciach, dalszego wykonywania tego zawodowo. A mogę jeszcze ja zadać pytanie? No oczywiście. Bo tak jak mówisz, w tym marazmie i takim wypaleniu zawodowym, to przyszło mi do głowy, że w gruncie rzeczy, znaczy ja bardzo lubię Twoje zdjęcia, bo pokazujesz rzeczy, których nie ma w telewizji albo w inny sposób. Ale tak w gruncie rzeczy i na skokach, i na kolarstwie można mieć wrażenie, że jest skończona ilość kadrów. Znaczy nie da się już tam, albo trudno jest wyrzeźbić coś naprawdę nowego. Szukasz cały czas coś takiego, że jeszcze nie sfotografowałeś kolarza w ten sposób. No myślę, że tak. Myślę, że to jest jedno, może nie sedno, ale jedna z takich rzeczy, które właśnie dają kopa do jakiegoś kombinowania, bo ilość tych na przykład skoczni, na których pracujemy jest no, niewielka tak naprawdę i w zasadzie ja na większości skoczni byłem już i za każdym razem gdzieś szukam, no dobra, co teraz? Czy nie wiem, trasa wyścigu, który jedzie czwarty rok z rzędu, etapy są po tej samej trasie, to jest fajne do fotografowania, bo wiem, dobra, to tu staniemy, zaraz tam później podjazd pod górkę, tu w lesie się zatrzymamy, pyk, etap zrobiony i z głowy, ale jak chcemy zrobić coś innego, to się pojawia problem, ale póki co, nie wiem, no gdzieś udaje się znaleźć te nietypowe miejsca. Jeszcze a propos tego, że aparaty same robią zdjęcia, takie super nowoczesne, najlepsze, to przypomniała mi się sytuacja, chyba to było na skoczni w Wiśle, gdzie ja z Tobą i z Grzesiem Momotem zapuściłem się Waszymi szlakami, żeby zobaczyć, jak to robią najlepsi. I staliśmy pod kątem prostym do zeskoku i
koledzy zawodowcy robili z paningiem piękne fotki. Tam nie wiem ile w Wiśle akurat, ale z 90, może 100 na godzinę taki skoczek zasuwa. Ja mam doświadczenie fotografii tak w ogóle, ale spróbowałem z 5 razy i powiedziałem, dobrze, to ja sobie pójdę gdzie indziej. A oni robili fajne foty, ja nie. Więc to niestety nie robią same i to wymaga doświadczenia. Zgadza się. Moi drodzy, pojawiło się bardzo dużo zdjęć, jak mówiłem na samym początku w komentarzu na Facebooku, które zgłosiliście. Co prawda jakoś bardzo oficjalnie nie ogłosiliśmy konkursu, natomiast no, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy jednak jakichś nagród nie rozdali. Jeżeli teraz mogę prosić o zdjęcia konkursowe, wybrałem ich, musiałem wybrać, bo było 160 przeszło komentarzy ze zdjęciami, więc 35 tam bodajże było, albo 30 parę, więc teraz zaprezentują się one wszystkie. To były różne dyscypliny sportowe. Naprawdę ciężki wybór w pewnym momencie się pojawił, bo te zdjęcia trzymały poziom. Natomiast mamy jedną sugestię, o której pomyśleliśmy wszyscy trzej. Bez umawiania się. Bez umawiania się, że jednak będziemy punktowali zdjęcia, które nie mają logotypów nadrukowanych na całej fotografii. Tomek, czy jak wysyłałeś zdjęcie na WordPress Photo, dałeś wielkie markowski pchotografy? Nie dałem. Masz markowski pchotografy? Nie odnalazłem tego. Nie, całkiem serio. Zdjęcia są super, ale obawiam się, że o ile chcecie walczyć o swoje prawa autorskie, o to, żeby nikt tych zdjęć nie ukradł, To jednak bardzo często zdarza się, że ten logotyp gdzieś tam odciąga uwagę i sprawia, że to zdjęcie jest trochę mniej czytelne i mniej fajne się staje. Szczególnie jak się pojawiają dwa logotypy na przykład. Tak, znamy takie przypadki. Znamy takie przypadki. Natomiast poziom był całkiem fajny, zdjęcia są bardzo zróżnicowane. A swoją drogą, Tomek, bo miałem takie pytanie też zapisane, troszkę o nim zapomniałem. Czy jest jakaś dyscyplina sportowa, którą chciałbyś jeszcze w życiu sfotografować, o której nie miałeś okazji? Curling. Znaczy nie ma chyba takiej, której nie miałem okazji. Curling też fotografowałem. Kiedyś spotkałem się już z tym pytaniem i nie odrobiłem okay. zadania i nadal nie wiem, co odpowiedzieć. Nie, myślę, że nie. Jest parę dyscyplin, które fotografowałem na takim szczeblu, nie wiem, powiedzmy okręgowym czy krajowym i chciałbym gdzieś tam w wielkim sporcie je sfotografować. Okej. Ja ostatnio od znajomego fotoreportera usłyszałem o boksu szachach. Robi się ruch na szachownicy, a później wchodzi się na rynki i robi się to samo w boksie. Myślałem, że gra się w szachy w rękawicach. Też pierwsze, co o tym pomyślałem, ale dawanie sobie na szachownicy, a później dawanie sobie na ryju, po ryju w ringu, to tak specyficzna forma sportu, jednak pobudza te szachy. Czego to ludzie nie wymyślą z głodu? Zdjęcia, jak widać, było naprawdę sporo. Były to sporty zimowe, były rowery bliskie naszemu sercu, były też sporty motoryzacyjne, motocykle, rajdówki. To jest w ogóle taka fotografia, która jest trochę sportowa, a trochę bardziej taka teraz instagramowa, bym powiedział bardziej. Ale wiesz co, byłaby super instagramowa, gdyby ta dziewczyna na desce była plecami w czerwonej kurtce. O, to ciekawa koncepcja. To byłoby super instagramowe ujęcie wtedy. Nie, w każdym razie wybór nie był prosty, natomiast moi goście mają doświadczenie w oglądaniu, wybieraniu zdjęć. Pojawił się żużel, proszę bardzo. Grzegorz Misiek wspominał o żużlu, jest żużel. Ktoś docenił. W ogóle na żużlu miałeś okazję fotografować żużel? Tak. To jest straszne. Szczególnie stanie na wirażu. To jak się po której stronie wirażu? Jak się pierwszy raz jest na żużlu i ci koledzy nie powiedzą, że tam się chowasz, jak oni przejeżdżają. Co, ja raz w życiu robiłem żużel w 2006, Alfa 100 jeszcze. I przetrwała? Alfa przetrwała oczywiście, natomiast przypomnę, że to był aparat, który miał maksymalne ISO 1600 z napisem nigdy nie używać. I to był finał Mistrzostw Polski przy sztucznym oświetleniu. Więc ten żużel po twarzy to był najmniejszy problem. Okay. No wiesz, zawsze mogłeś to wytłumaczyć, że jednak było tyle tego żużlu na wirażu, że nic nie widać, stąd te szumy, to tak. Żużel. Tych dyscyplin sportowych pojawiło się naprawdę świetna klatka. Sporo. Było co oglądać, w związku z... Dużo niezłych zdjęć było, tak. Tak, więc jestem ciekaw, co dalej z fotografami, którzy te zdjęcia nam przysłali. Czy pójdą za czasem fotografię sportową, czy też może nie, ale trzymamy kciuki, no bo jakieś następstwo musi być, jakaś
nowa fala fotografii. Tak? Ktoś musi ciągnąć ten wózek. W każdym razie, zdjęcia, które wygrały. Pierwsze miejsce Bartek Wójtowicz. Krótki komentarz od Tomka. Bardzo fajne zdjęcie. Po pierwsze, jest to takie zdjęcie nieefekciarskie. Po drugie, zdjęcie naprawdę bardzo reporterskie. Tam się bardzo dużo dzieje. Twarze trenerów, osób, które się przyglądają tym zawodom. I wykorzystanie według mnie czegoś, co mogłoby być jakimś minusem tego miejsca, bo no nie jest to jakaś wielka światowa hala zaprojektowana przez super architektów, tylko coś, co już ma trochę lat, i wykorzystywanie tych linii, tych okien, które się ładnie ułożyły, taka symetria, super. Dwa równorzędne miejsca, czyli drugie i trzecie, to jest Wisz Orłowski i Anna Sosna. Świetna klatka. Genialna, zdecydowanie. Bardzo fajna. Czy bardzo jest ładna. Coś, co byś zmienił jeszcze w tej fotografii? Nie, no ja nic nie będę zmieniał tutaj. Nie, dlaczego? Przypomniał mi się taki dowcip. Się spotyka dwóch fotografów, jeden idzie z synem i ten drugi mówi, ja bym to zrobił inaczej. No właśnie. Nie, no zdjęcie jest okej. Okay. Miejsce i moment i... Nic nie ruszajmy. Okej, okay, dobra, to było podchwytliwe. I trzecie zdjęcie Anny Sosnej. Dlaczego to? Zdjęcie, też po raz kolejny, zdjęcie nieinscenizowane, reporterskie. Tutaj widać, że to jest wykonane na zawodach czy treningu. Temat niepopularny. Zdecydowanie, generalnie. Czek, dla mnie to zdjęcie ma wszystko, co powinno mieć znakomite zdjęcie sportowe. Mhm. Bo mamy dynamikę, jest ruch, mamy emocje, jest piłka w kadrze, więc wiemy, o co chodzi. Bez piłki to kompletnie nie byłoby to, więc to zdjęcie po prostu ma wszystkie cechy. Tak, bardzo jest super zrobione też właśnie to, co mówiliśmy. Ono jest zrobione w ruchu i tu jest wrażenie tego ruchu przez to, że jest długi czas, ono jest lekko rozmyte, ale nie jest na tyle rozmyte, żeby to były jakieś tam plamy, nie? Więc no, naprawdę super, brawo. To były zdjęcia, które wygrały. Za aktywność postanowiliśmy nagrodzić panią Annę Jaźwińską za pytania podczas naszego spotkania. Wszystkich, którzy zostali nagrodzeni, którzy zostali wymienieni, zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej, mailowej ze mną i roześlemy nagrodę, a także w przypadku Bartka, dobrze zapamiętałem, tak, Bartka, przekażemy informacje dotyczące voucherów w wysokości 500 zł na zakupy sprzętu marki Sony. Moi drodzy, bardzo było miło mi Was gościć. Cieszę się, że się udało ściągnąć Was z daleka. Swoją drogą, z różnych krańców Polski troszkę. Mogę jeszcze jeden dowcip powiedzieć? To zależy. Bo Tomek jest z Krakowa, a ja z Poznania. Kiedyś złotówka była aluminiowa i z tym się wiązało pytanie, skąd się wziął drut aluminiowy? Jak w Poznaniach z Krakusem znaleźli złotówkę? Miejsce, w którym jedni wychodzą na pole, a drudzy wychodzą na dwór. Zupełnie tak dwa różne światy, które połączyła fotografia i świetny sprzęt. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą obecność i zaangażowanie podczas takiego symbolicznego spotkania drugich urodzin cyfrowej sesji live. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę tych odcinków pociągniemy. Ja dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło, że z takiej okazji. Nie. Gitarę ogarniemy przy kolejnym spotkaniu, na pewno będzie taka okazja. Masz to jak w banku. Moi drodzy, Wam dziękuję za obecność i zaangażowanie w komentarzach. Widzimy się za tydzień, jak zwykle w czwartek o godzinie 18:00. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia.